Oferta edukacyjna Muzeum Początków Państwa Polskiego w 2019 roku to głównie nowoczesne technologie, zajęcia praktyczne realizowane w odnowionych przestrzeniach edukacyjnych, ale przede wszystkim praca z obiektem, który można wziąć do ręki, o czym opowie dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Michał Bogacki. Co mam w ręce? Drewniany mieczyk. Pewnie takim 1000 lat temu chłopcy bawili się. Grzechotka. Działa. Łyżka, to jak ktoś byłby głodny. To najbardziej lubię konik. Na kółkach, tak jak resorek. Mennica. Tak kiedyś robiono pieniądze. Skórzany bucik można założyć. Nożyczki. Troszkę inne od tych, których dzisiaj używamy. Jak nożyczki, to oczywiście grzebień. Ten akurat wykonany z kości, ale świetnie się sprawdza. To tylko część przedmiotów, które pokazujemy podczas naszych lekcji muzealnych. Ale nasze zajęcia to nie tylko lekcje, to również praktyczne warsztaty. Na przykład taką igłą możesz uszyć gacie dla mieszka. Możesz również uszyć u nas mieszek dla Bolesława Szczodrego, ale możesz także napisać kronikę Bolesława Chrobrego, nie mówiąc już o tym, że możesz sobie sam zrobić ozdobę wczesnośredniowieczną. Bo przecież wszystko się zaczęło w Polsce piastów. Witamy Was w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Mam na imię Borka. A ja jestem Sambor. Opowiemy Wam o tym, jak powstawała Polska. Usiądźcie sobie wygodnie, zaczynamy!